Bardzo proszę o przedstawienie, proszę o zajęcie miejsc. I bardzo proszę o przedstawienie się. Tak, ja się nazywam Anita Jastrzębska. Oliwia Broda. Dziękuję bardzo. Brawa dla drużyny z Piaseczna. I zapraszam dziewczyny z Gliwic. Brawa. Debatę poprowadzi pani Jolanta Bielecka, polonistka, konsultantka Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Sędziami debaty będą pani Danuta Górecka, konsultantka i kierownik pracowni humanistycznej Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, wielka miłośniczka kina. Zapraszam również panią Jolantę Szatkowską, nauczycielkę, edukatorkę filmową z Gdańska. I z Rybnika zapraszam panią Ewę Klonowską, nauczycielkę i edukatorkę filmową. Przebieg dzisiejszej debaty jest transmitowany przez internet za pośrednictwem strony internetowej Edukacja Filmowa oraz Filmoteki Szkolnej. Oddaję głos pani Jolancie Bieleckiej, która na początek przedstawi zasady debaty metodą Karla Popiera. Witam serdecznie wszystkich na 7. edycji Filmowych Pojedynków. Tradycją stało się już to, że w trakcie tych spotkań odbywa się debata uczniowska. Teza dzisiejszej debaty brzmi: kino akcji służy tylko rozrywce. Dwie drużyny dyskutują na ten temat. Drużyna A broni tej tezy, tak? Afirmuje tezę i dzisiaj tej tezy będzie bronić drużyna z Piaseczna, przepraszam, z Gliwic. Natomiast drużyna N będzie się starała podważyć stanowisko swoich adwersarzy i udowodnić, że kino akcji nie służy tylko rozrywce. I dzisiaj tą drużyną negującą tezę jest drużyna z Piaseczna. Tutaj wszyscy się już przedstawili, więc nie będę tego drugi raz robiła. Chciałam powiedzieć, że debata metodą Karla Popera jest taka sformalizowana. Każdy z mówców ma odpowiedni czas na swoje wystąpienia. Jest też w trakcie debaty taki moment zwany przepytywaniem, kiedy mówcy z drużyny przeciwnej zadają swoim adwersarzom pytania dotyczące ich wypowiedzi, starają się o coś dopytać, doszukać się jakiegoś może błędu w argumentacji przeciwnika i informacje, które uzyskają, wykorzystać później też w wypowiedziach swoich mówców. Przypomnę też, że ocenie sędziowskiej podlegają cztery takie najważniejsze elementy, mianowicie argumenty, tak? Jakość tych argumentów, waga argumentów, następnie dowody na poparcie tychże, tak? Konkretne fakty, dane, przykłady, wypowiedzi autorytetów w danej dziedzinie, tak? Następnie takim elementem, który sędziowie będą oceniać, jest organizacja wypowiedzi, tak? Czyli wypowiedź powinna być taka pełna, czyli jakieś wprowadzenie, rozwinięcie, podsumowanie. I wreszcie prezentacja, tak? Sposób, w jaki będziecie przekazywać swoje myśli, wnioski. To są te najważniejsze elementy debaty, które będą podlegały ocenie. Proszę też zwracać uwagę na czas, specjalnie go nie przedłużać. Tutaj pan Maciej będzie pokazywał minutę do końca wypowiedzi każdego z mówców, tak żebyście mogli ten czas kontrolować. To tyle z mojej strony. No i życzę wam oczywiście sukcesów i miłych wrażeń w trakcie tej dyskusji. Dziękuję. Zaczynamy od przemówienia pierwszego z mówców drużyny A. I tutaj jest nią Marta. Zatem zapraszamy Martę do przemówienia. Proszę bardzo, możesz jak chcesz. Masz na swoją wypowiedź maksymalnie 4 minuty. Proszę bardzo. Dobrze. Jestem tutaj, żeby bronić tezy, że kino akcji służy tylko rozrywce i przedstawię takie, myślę, najważniejsze, najistotniejsze powody, czemu tak myślę. Pierwszym z nich jest, że kino kompletnie jest nierealne, jeśli chodzi o akcję, ponieważ no, zauważamy to w najprostszych jakichś ujęciach, kiedy bohaterowi nigdy nie kończą się naboje. Kula, która jest wystrzelona z pistoletu, nigdy... Znaczy,
może przejść przez cały pokój, poodbijać się wszędzie, ale zawsze trafi do celu. Ta nierealność jest także pokazana jako takie zaginanie praw fizyki, ponieważ bohater, który spada z wysokości 50 metrów, 100 metrów, nie roztrzaskał głowy, nie połamał nóg w zderzeniu z wodą. Albo chociażby walka dwóch mężczyzn, przeciwników w Skyfall na pociągu, kiedy tak naprawdę nie ma możliwości złapania się czegokolwiek, jednak bohaterowie nie spadają z pociągu, mimo powietrza, oporu powietrza, które tak naprawdę nieuniknione stwarza problemy w zachowaniu równowagi. Co jeszcze warto powiedzieć? Warto powiedzieć, że kino akcji też nie zawiera w sobie dużo logiki, ponieważ zazwyczaj ludzie, kiedy boją się czegoś, kiedy jakieś jest zagrożenie, kula ognia w tym przypadku, w Skyfall, zazwyczaj człowiek, to jest normalna reakcja, że uciekamy od tego, jednak bohater czeka do ostatniej chwili, co powoduje w odbiorcy to, że przeżywa on tak samo jak bohater emocje i dostarcza mu to dużo adrenaliny, co jest bezpośrednio połączone z rozrywką. Mogę jeszcze dodać, że kino akcji jest na tyle nieskomplikowane i może dotrzeć do dużej ilości odbiorców i odbiorca jest tego świadomy, że znaczy przychodzi do kina tak naprawdę, żeby pooglądać trochę i żeby, znaczy nie musi myśleć, zastanawiać się i zwracać uwagę na to, co mówi bohater, a raczej co robi. Koniec. Dziękuję. Czy drużyna N prosi o czas N3 przed przepytywaniem? Tak? Ile minut? 2 minuty, proszę. Ja bym chciała zacząć od wyjaśnienia definicji, co to jest film akcji. Więc film akcji jest to film, którego zadaniem jest dostarczenie rozrywki poprzez efekty kaskaderskie, poprzez sceny bijatyk, sceny pościgowe. Ale to jest taki stereotyp, od którego się odchodzi, ponieważ coraz więcej reżyserów stara się, żeby ich filmy wnosiły coś ze sobą. I tutaj chciałabym nawiązać do filmu Niemożliwe, ponieważ raz, że ten film opiera się na prawdziwych wydarzeniach, a to jest film akcji właśnie, który się opiera na prawdziwych wydarzeniach, to też jest tam chęć pomocy, tak? Ponieważ w tym filmie jest przedstawione to, że jest przedstawione, no pewnie oglądałyście dziewczyny ten film, jest przedstawiona walka rodziny po uderzeniu fali tsunami w Tajlandii. I po tym filmie możemy tak jakby, powiedzmy, zainspirować się i ten film też chce nas zachęcić do pomocy, tak? Bo jeżeli, nie daj Boże, jeszcze raz tak się stanie, to my będziemy świadomi tego, jak się dzieje właśnie tam w Tajlandii i będziemy współczuć tym osobom, będziemy wiedzieć, jak się zachowamy. I będziemy chcieli przekazać jakieś pieniądze, będziemy jakoś bardziej właśnie świadomi na ten problem. Dalej, filmy akcji to nie są tylko strzelaniny, to są też poważne problemy i to bym chciała nawiązać do Uprowadzonej, ponieważ owszem, tam są strzelaniny, ale tam jest też konflikt ojca z córką i to też, tam jest pokazany bardzo, bardzo ważny problem, który jest w naszych czasach obecny. I
jest tam pokazane. To jest, jest tam też pokazane to, że tam są pokazane relacje ojca z córką i ta miłość jest też pokazana w tych filmach akcji. To, że to nie jest właśnie tylko strzelanina, ale tam są też emocje, uczucia, miłość. I to tyle tak naprawdę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz jest czas na zadawanie pytań przez ostatniego mówcę z drużyny A. Czyli bardzo proszę Patrycję, czy potrzebujecie czas? Tak? Jak długo? Minutę. Odwoła się do tego, że te filmy teraz odchodzą już od pewnej schematyczności. Mimo wszystko one się jednak trzymają schematów, bo jest jakiś konflikt zawsze, nieważne czy to jest konflikt między ojcem a córką, o którym mówiłaś, czy też konflikt między dobrem i złem, więc schemat zawsze pozostaje, zawsze jest konflikt, który napędza głównego bohatera. Dodatkowo mówiłaś o uczuciach, które są tam poruszane, ale moim zdaniem tempo akcji w takich filmach nie pozwala widzowi skupić się za bardzo na tych odczuciach, bo nie ma czasu myśleć, jest tak napędzany kolejnymi zwrotami akcji, kolejnymi na przykład wybuchami, czy strzelaninami, pościgami, czymś, co dzieje się tam. Więc w jakim stopniu widz, który udaje się na kino akcji, jest świadomy tego, gdzie idzie i po co idzie, jaki to jest film, powinien się skupiać na uczuciach i jak głęboko mogą te uczucia w nim pozostać. Tylko, że na ogół koniec filmu nie jest taki drastyczny, tylko koniec jest taki łagodny i to wtedy tam są zawarte te wszystkie uczucia i tak jak właśnie nawiązywałam do uprowadzonej, tam pod koniec tego filmu, kiedy on ją uratował, kiedy obok, tam była taka scena, kiedy ojciec miał strzelić do zabójcy, który trzymał jego córkę, tak? I on poświęcił się i on powiedział, że strzeli, tak? I potem, kiedy prawda, ten porywacz już upadł, tam było widać to uczucie. Także tak. I ludzie lubią skończone historie. Lubią, kiedy to jest zakończone, a nie kiedy to się urywa. I na ogół filmy, mimo że są schematyczne, one zapadają w pamięć. Właśnie tą końcówką tego filmu, no bo to chodzi o to, że filmy są pełne akcji, są napędzane od samego początku mniej więcej do środka, potem od środka one się regulują i jest, na końcu jest ten morał, jeden wielki morał. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Poprosimy teraz kolejnego mówcę z drużyny afirmującej tezę, Romę. Czy drużyna prosi o czas? Minutka. No więc tak, chciałabym jeszcze się odwołać do tej schematyczności, gdyż ja idąc do kina, film akcji, doskonale wiem, na jaki film idę i mimo tego chcę zobaczyć dużo efektów specjalnych. Teoretycznie wiem, co się będzie działo, jednak chcę tego takiego zaskoczenia. Idę nacieszyć swoje oczy. Chcę widzieć dużo akcji, chcę mieć z tego radość i nie idę tam rozmyślać na temat jakichś bardziej sfer duchowych, czy historii na przykład bohatera, jego uczuć. Kino akcji ma właśnie na celu dostarczenie rozrywki w bardzo charakterystyczny sposób, taki dziania się, ciągłej akcji. Mimo tego, że człowiek praktycznie może się spodziewać tego, co zobaczy, i tak chce kolejne, chce wiedzieć, co się dzieje tej akcji, skupia się bardzo na tym filmie i nie myśli wtedy o tym na przykład, co
nie myśli nad takimi właśnie kwestiami typowo uczuciowymi. Filmy akcji też często właśnie zachęcają nas do oglądania nawet po prostu samymi odwoływaniami na przykład do bohaterów z komiksów, które na przykład jest dla nas takim przypomnieniem z dzieciństwa. Też jest ciągła akcja, ale wprawdzie nie zastanawiamy się nad jakimś głębszym sensem, czy nawet jakimiś różnicami. Jest ciągła akcja, coś się dzieje, my jesteśmy tym ciągle zaciekawieni. Tak, chcemy razem z bohaterem wejść w swój taki wymarzony świat, który jest nierealistyczny. Na przykład sceny samych strzelanin, pościgów, często jakieś spotkania w normalnym świecie, postaci, które nie miały w ogóle miejsca, na przykład bogów takich jak Thor. I człowiek nie zastanawia się na tym, że jejku, w prawdziwym świecie tego nie zobaczy, tylko żyje tym filmem. Przenosi się do filmu, jest to dla niego po prostu takie przeżycie. Dziękuję. Tak, dziękuję bardzo. Czy drużyna N prosi o czas przed zadawaniem pytań? Ile? Minut. Powiedziałaś, że filmy akcji mają na celu tylko zaspokojenie naszych potrzeb i oderwanie nas od rzeczywistości, a nie sądzisz, że to jest jednak dobra rzecz, gdy na przykład mamy mnóstwo problemów i nie potrafimy sobie z nimi poradzić, to możemy pójść do kina i w jakiś sposób zapomnieć o tym albo odnaleźć rozwiązanie właśnie w tych filmach. Tak samo nawiązałaś o tym, że filmy robione na temat komiksów na podstawie właśnie komiksów są przypomnieniem dzieciństwa. A nie sądzisz, że wspomnienia są czymś dobrym i jednak człowiekowi są przydatne do życia? Prosimy o odpowiedź. Ramy. Roma, odpowiadasz. No dobrze, ale to, co powiedziałaś, jest też nawiązaniem do rozrywki, bo dla nas wspomnienia wprawdzie są przyjemne, ale są też dla nas takim elementem właśnie rozrywki. Wspominając nawet takie czasy dzieciństwa, gdzie właśnie ten to jest jednak mimo wszystko jakieś oderwanie od rzeczywistości. Przywołując też nasze wspomnienia z dzieciństwa, jest to dla nas też relaksem, ale relaks jest często też właśnie utożsamiany z rozrywką, gdyż gdy mamy jakieś sytuacje stresujące, to właśnie staramy się całkowicie odciąć. I filmy akcji nam to właśnie temu służą. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Czy przed wystąpieniem drugiego mówcy z drużyny N drużyna prosi o czas? Tak? Jak długo? Minutę czasu. Minutę, dziękuję. Tak, to ja tu może nawiążę do filmów wojennych, które także są postrzegane jako filmy akcji, gdyż występuje tam dynamizm oraz różnego rodzaju zamachy i tym podobne. I na przykład filmy wojenne pozwalają nam zrozumieć przeszłość nie w sposób taki stricte, który uczymy się w szkole, czyli poprzez zapisywanie dat, poprzez zapamiętywanie wydarzeń, a dzięki filmom wojennym możemy zobaczyć po części, jak to było naprawdę. I tutaj świetnym przykładem moim zdaniem jest obecnie film, który wszedł do kin, czyli Miasto 44, gdzie Komasa posługuje się tak jakby tłem powstania oraz wydarzeń wojennych, żeby przekazać widzowi
co wtedy się tak naprawdę działo. Dodatkowo wplątuję motyw miłości, który myślę, że ma na celu tylko przeprowadzenie większej liczby młodych, którzy tak naprawdę nie za bardzo zdają sobie sprawę z tego, co było w tamtych czasach. I od razu pokazuje nam, to znaczy zdajemy sobie sprawę z tego, że takie coś miało miejsce, że było coś takiego jak Powstanie Warszawskie, ale nie zdajemy sobie za bardzo sprawy, w jaki sposób wtedy ginęli ludzie i jak to naprawdę wyglądało. I dzięki temu właśnie możemy to zauważyć. I pomagają nam przede wszystkim w nauce, pozwalają zauważyć temat. Uczą nas także takich nadrzędnych wartości, które w dzisiejszym świecie są zapominane, jak braterstwo, przyjaźń czy honor i walka za ojczyznę. Tak jak w filmie Ocalonym, gdzie piątka żołnierzy, którzy mieli mieć z pozoru bardzo łatwy rozkaz do wykonania, okazuje się, że muszą przeciwstawić się całej armii wroga. Jednak wciąż są wierni swojemu podwładnemu, swojej ojczyźnie, to co mają wykonać i nie rezygnują z tego, mimo że wiedzą, jakie jest ryzyko. Dodatkowo myślę, że świetnymi przykładami, jeśli chodzi o filmy akcji, jest reżyseria Christophera Nolana, który w Prestiżu czy w Incepcji porusza takie tematy, o których na co dzień nie myślimy, czyli sny, marzenia czy iluzja. I możemy zauważyć przez to rzeczy, których nie zauważamy na co dzień i jeszcze w sposób bardzo taki głęboki, przez co wracamy do tych filmów, bo za pierwszym razem za bardzo nie udaje nam się ich zrozumieć, więc postanawiamy wrócić do nich jeszcze raz, żeby tak jakby obejrzeć je bez emocji i spróbować je zrozumieć. Tak, pozwala także, filmy akcji pozwalają nam spojrzeć na pewne wydarzenia z różnej perspektywy, tak jak w 8 części prawdy, gdzie zamach na prezydenta jest przedstawiony z perspektywy różnych ludzi. I możemy zobaczyć, że tak naprawdę każdy człowiek ma inną prawdę i każdy człowiek wierzy w co innego, inaczej postrzega świat. I też w Szybkich i Wściekłych jest poruszany, mimo tych wszystkich pościgów i wybuchów, jest także poruszany motyw przyjaźni, która tak jakby... Koniec czasu. Dziękujemy bardzo. Czy drużyna prosi o czas? 2 minuty. W tych wszystkich filmach wojennych w dalszym ciągu jest dynamizm. Zawsze są te wybuchy, które jednak zwracają większą uwagę niż jakieś takie mniejsze fakty. I często te wartości, które są przedstawiane owo w tych filmach są przekształcane, są przesadnie przedstawione, może tak powiem. Są charaktery, są przerysowane, wartości są przerysowane, za bardzo się je eksponuje. I widać to właśnie w przykładzie jak filmu Psy, którego zresztą wszyscy oglądaliśmy wczoraj i co prowadzi do takiego aż komizmu sytuacji, kiedy już nie to przestaje być już takie poważne, tylko zwraca uwagę na taką śmieszność sytuacji i na śmieszność tych charakterów, które są ukazane za bardzo. Prosimy o pytanie. Pytanie brzmi, czy takie przerysowywanie niektórych wartości nie traci na jakości tego, co tam owo film chciał przekazać. Ale moim zdaniem właśnie przerysowywanie wartości, żeby pokazać je w filmie, właśnie one są wyostrzone po to, żeby widz mógł je bardziej zauważyć, bo wśród tych wybuchów, dynamizmu kina akcji, te wartości muszą być w pewien sposób, może w niektórych filmach trochę komiczne, w niektórych może bardziej wyostrzone, ale żeby mógł się przebić między te wszystkie efekty specjalne i jednak je dostrzec w jakimś stopniu. Dobrze, dziękujemy bardzo.
Zbliżamy się do końca debaty i prosimy teraz o wystąpienie mówcę trzeciego z drużyny afirmującej tezę. Czy drużyna prosi o czas? Minutka. Wiąc się do tego znowu przerysowania tych wartości, powoduje to rzeczywiście komizm i główny bohater psów, Franz, który jest tak nadmiernie męski, przestaje nam przestaje nam wyglądać na po prostu mężczyznę, tylko staje się komiczny, przerysowany i nie można, do końca nie wiemy, czy taki mężczyzna istnieje i mógłby zaistnieć, tak naprawdę myśląc tylko o tym. Dodatkowo no, skupiamy się jednak przede wszystkim na cielesności tych filmów, po ukazywaniu pięknych ciał tych aktorów, którzy na przykład w scenach ćwiczeń w filmie Skyfall, gdzie Bond przechodzi kolejne testy i działa to jednak mimo wszystko, film działa jednak mimo wszystko obrazem, a nie słowem, bo jakiekolwiek dialogi pojawiające się w filmie wyglądają bardziej na komunikaty, które mają przekazać informacje, a nie poruszają w nas jakiś nie zmuszają nas ani do żadnej refleksji. One popychają zwyczajnie akcję naprzód. Jest to zwyczajny komunikat mówiący na przykład idź, zrób, bo to jest mi potrzebne, żebym ja mógł zadziałać. To znowu spłyca nam ten film, bo przez to też bohaterowie, którzy nie mówią o swoich uczuciach, stają się tacy bardzo, bardzo prości i bardzo łatwi do zrozumienia dla widza. Nie musi on się zastanawiać nad tym, dlaczego bohater zareagował w taki, a nie inny sposób, ponieważ ma to wszystko wyłożone jak na talerzu i widzi dokładnie motyw działania bohatera związany z jego akcją. Przy tym ta łatwość w konstrukcji postaci, ta prostota powoduje, że jesteśmy ciekawsi i łatwiej nam zrozumieć ich motywy, przez co wciągamy się w film, stara się on dla nas jeszcze większą atrakcją, bo możemy nadążać za działaniami bohatera. Nie musimy rozmyślać nad tym, którą decyzję mamy podjąć, bo tak właściwie tylko jedna jest słuszna. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Czy drużyna prosi o czas? 2 minuty. Dzisiejszą debatę zamyka przemówienie Oliwii. Tak? Ostatniego. Tak? Mówcy z drużyny N. Prosimy 3 minuty. Filmy akcji opierają się w dużym stopniu na ruchu, dynamizmie. Bardzo ważne jest w nich dostarczenie mocnych wrażeń i umilenie czasu. Jednak tak było i w dzisiejszych czasach reżyserzy jednak chcą, żeby ich filmy miały głębszy sens i wplatają w tą akcję jakieś ważne wartości, jak już wcześniej zresztą mówiłam. I na przykład tutaj mamy ważne problemy jak lekceważenie czy lekkomyślność. I tutaj koleżanka moja mówiła o filmie Uprowadzona. W filmie nie tylko jest relacja rodzic-dziecko i ogólnie relacja międzyludzka, która nie jest prawidłowa. I przez postawę matki, która jest lekkomyślna oraz bunt nastolatki, dziewczyna jest w niebezpieczeństwie. Film ukazuje nam, że świat nie jest tylko dobry i myślę, że wielu rodziców zastanowiło się nad swoją postawą, a także dzieci i swoim postępowaniem, bo dzisiejszy świat jest niebezpieczny. I ten film to ukazuje bardzo dobrze, że trzeba jednak myśleć nad tym, co się robi. Następnie filmy wojenne. Dzięki nim zapamiętujemy wątki historyczne, które są ważne, a także możemy wczuć się w postać, poczuć część tych emocji, które oni odczuwali. I w pędzie dzisiejszego świata ludzie zapominają o najważniejszych wartościach, takich jak wolność i to, że mają prawo wyboru. Bo nasi przodkowie tego nie mieli na przykład. Filmy pokazują nam też wzorce zachowań, do których możemy się odwołać w jakichś sytuacjach życia codziennego. Bo jest wiele osób, tak jak film Niemożliwe chociażby. Wydaje się nam, że niemożliwe jest, żeby nam się zdarzyło fala tsunami nam na wakacjach, tak? A jednak jest to możliwe. Jest małe prawdopodobieństwo, ale jest możliwe. I filmy pokazują też, jak się z tym oswoić. Chciałam też nawiązać do filmu Świat w płomieniach. Ukazuje sposób pracy, a także to,
że tak jak książki nie ocenia się po okładce, tak człowieka nie można oceniać bez poznawania go. I filmy akcji dzięki temu, że zwracają naszą uwagę tym, że są dynamiczne i że wiele się w nich dzieje, zapamiętujemy je, ale myśląc o nich w domu, skłaniają nas też do refleksji nad bardzo ważnymi rzeczami i nad naszym postępowaniem, dzięki czemu kino akcji nie jest już tylko zabawą, ale i nauką. Nauką poprzez zabawę. I tak jak profesor Sitarski powiedział, uczą nas umierania i życia. Dziękuję. Dziękujemy bardzo i myślę, że czas na podziękowanie wszystkim mówcom, obu drużynom za wspaniałą rywalizację. Dziękujemy bardzo. Odwoływałyście się bardzo często do filmu Skyfall, więc uważam, że powinnam jednak poruszyć to. No zapomniałam, trudno, mówi się tak. Mówicie, że to jest tylko film akcji, czysto, tak? Moim zdaniem porusza takie ważne problemy jak na przykład wierność, poświęcenie i służba. Bo jednak poświęca się Bond, pomimo że został na początku źle potraktowany. I to uczy nas też przebaczania, ale i też dążenia do celu. Mogę odpowiedzieć? Bo widzę, że masz rację, tylko że te wartości są tam na tyle głęboko ukryte pod wszystkimi pościgami, gonitwami i strzelaninami, że widz musiałby zobaczyć film jeszcze raz, żeby dokładnie dostrzec motywację Bonda i dokładnie dostrzec to poświęcenie, o którym mówiłaś. A jeżeli idziemy do kina, no to reagujemy głównie na te obrazy, które efektywniej przekazują nam wybuchy niż tą ukrytą treść, o której mówiłaś. Ale to nie jest debata na temat filmu Skyfall, tylko na temat kina akcji. Poza tym na przykład ja tutaj oglądałam pierwszy raz Skyfall, bo nie miałam okazji niestety. Dlaczego? Właśnie. I fajnie przez mikrofon. Na przykład moim zdaniem to nie jest trudne do zauważenia, bo tak, pierwsze wrażenie to myśli się, wow, jakie efekty, jaka wspaniała animacja na początku, świetnie zrobione, wszystko świetnie do siebie dopasowane. Muzyka też genialna, ale później tak dzięki temu, że robię to wrażenie, to potem się nad tym zastanawiam. A jeżeli się zastanawiam, to analizuję, podświadomie analizuję i zapamiętuję coś z tego więcej. Słuchajcie, debata jest zakończona. Ja myślę, że ogromne brawa dla obu drużyn. On jest trochę bardzo przerysowany tam. Jak dla mnie tam nie ma za bardzo tego przykładów historycznych, tam jest ogólnie miłość, bo stoją sobie w pokoju, latają kule, a oni się całują na środku. I na tym polega ten film, jak dla mnie. Nie na tym, żeby przekazać fakty historyczne, tylko na miłości. O przerysowywaniu nie my mówiłyśmy, co prawda, ale nieważne. Miasto 44 po to ma wątek miłosny, żeby zaprowadzić jakiś motyw, żeby zachęcić widzów, żeby przyszli, szczególnie młodych. Poza tym pokazuje, że w takich okolicznościach też jest czas na miłość, jest na nie miejsce. I pomimo, że jest to trudne. I pokazuje na przykład ich emocje, jak oni się musieli poddać, tak? Nie chcieli, ale musieli. Było to wszystko pokazane. Albo jak główni bohaterowie szli przez ten tunel, tak? Ta dziewczyna zaczęła mieć fobię i to też jest ukazane, jak to dla niej było straszne, tak? Przeżycie. Bo wojna nie jest czymś łatwym i ten film to bardzo dobrze pokazuje, bo nie tłumaczy nam tych emocji, tylko każe je przeżywać. Zatem nie uważam, żeby scena pocałunka była faktyczną sceną, która miała wtedy miejsce, tylko raczej był to wytwór wyobraźni głównego bohatera, który tak sobie to po prostu wyobraził, że to tak wyglądało. Tak samo jak motyw, gdzie idąc do szpitala, mu się wydawało, że wraca do siebie do domu. Więc to jest w sumie tak, ja to tak odebrałam przynajmniej. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze... O, proszę.
Ja chciałam się też odezwać, bo poruszony był temat filmu Thor. I to nie jest taki czysty film akcji, ponieważ no, ile w szkołach mówi się o mitologii nordyckiej tak naprawdę. A ten film całkiem dobrze o niej opowiada, bo jest przedstawione dużo bogów, jest przedstawione różne światy. Jest świat bogów, świat lodowych gigantów. I to tak naprawdę no, to jest też kształcący film, który przybliża jakby przez akcję i przez... No, przez no, przez rozrywkę właśnie przybliża mitologię też młodym ludziom. Dzięki. Czy ktoś jeszcze chciałby wziąć? Proszę bardzo. Ja rok temu oglądałam taki bardzo interesujący film Tylko strzelaj. Opowiadał historię takiego gangstera, byłego policjanta. On znalazł dziecko. Mógł po prostu je zostawić, tam olać to wszystko, oddać to dziecko tym sprzedawcom nerek, których chcieli je po prostu pociąć. Zabrał je ze sobą, ryzykował życie. Jednak w tym coś było, że on w końcu tego dziecka tak nie lubił, nienawidził, płakało. W ogóle przeszkadzał mu. A tam na końcu jednak ujrzał w tym dziecku kawałek siebie i zabrał je ze sobą. I jednak w tych filmach akcji, po strzałach, strzelaninach, wszystko tam nie skupione tylko na tym. On bardziej zajął się tym dzieckiem, poświęcił się, sprzedał swój pistolet, wszystko, żeby kupić dla tego dziecka nosidełko w postaci kamizelki ochronnej, żeby je chronić i zaopiekował się nim na końcu. I to bardzo fajny film, mimo że postrzałów tam było od groma. Masz całkowitą rację, bo dzięki tym postrzałom film był ciekawszy, bo jakby opowiadał samą taką historię bez akcji, to byłby po prostu nudny. A tak też pokazuje, że każdy ma swoją dobrą stronę, nawet gdy jest zły i każdy zasługuje na drugą szansę. Zresztą widać też, że źli ludzie mają uczucia, tak? Co jest naprawdę świetne. Mi też się podobał ten film. Dzięki. Tu jeszcze był... Ja bym chciała nawiązać do tego, że no, kino akcji służy tylko rozrywce. Ja się z tym nie zgodzę, ponieważ kino akcji ma nas też uczyć czegoś, a nie tylko służyć nam do rozrywki, bo na przykład były wymieniane wiele filmów, które miały nas właśnie uczyć poświęcenia się, miłości czy wiele innych rzeczy, więc jestem bardziej za Dziewczynami z Piaseczna i zgadzam Dziękujemy. Się z ich decyzją. Dziękuję bardzo wszystkim za udział w debacie, a teraz już bardzo proszę. Myśmy chciały tylko zwrócić uwagę na to, że my w tych filmach zauważamy wszystkie głębsze wartości, tak jak Dziewczyny z Piaseczna, ale no, nie nasz wybór. Mieliśmy afirmować naszą tezę i staraliśmy się to robić jak najlepiej. Brawo. Dziękuję bardzo, a teraz zapraszam szanowne jury. Trochę zajęcia ogłoszenia werdyktu, bo myślę, że wszyscy są wygrani, i jedna i druga drużyna, bo świetnie sobie tutaj poradziliście przemawiając przed takim forum, wiedząc w dodatku, że jesteście nagrywane, także jest to ogromny stres, dlatego jeszcze raz brawa dla uczestników debaty. Natomiast w tej formule debaty musi być ktoś, kto wygrał i kto trochę gorzej wypadł, czyli przegrał. Zatem jury stwierdziło, że choć drużyna A1 miała trudne zadanie, bo z tych waszych dyskusji tutaj już po debacie, prawda, wynika i takie głosy pojawiły się, że kino akcji nie służy tylko rozrywce, prawda, w większości przypadków. I dlatego drużyna A1 miała bardzo trudne zadanie. Niemniej drużyna N1 przedstawiła pełniejszą linię argumentacji, podała więcej przykładów, choć trzeba powiedzieć, że te przykłady nie zawsze były trafne, tutaj moglibyśmy dyskutować. Poza tym patrzyliśmy także na spójność waszej wypowiedzi, tak? Na jakieś takie wprowadzenie, rozwinięcie, podsumowanie i tutaj też lepiej trochę wypadła drużyna N.
No i ostatni jakby element oceny to ta prezentacja, czyli język, jakim się posługujecie. I tutaj też sposób wypowiadania się wypadł lepiej tutaj na korzyść drużyny N. Zatem werdykt jury jest taki, że debatę kinoakcji służy tylko rozrywce. Wygrała drużyna N, czyli drużyna z Piaseczni. Ale oczywiście ogromne, ogromne brawa dla dziewczyn z Gliwic, które po raz pierwszy debatują i myślę, że poradziły sobie i tak bardzo, bardzo dobrze. Były bardzo stremowane, czyli dla nich jeszcze raz gorące oklaski. Czas na dyplomy. Bardzo prosimy Anitę Jastrzębską z pierwszego liceum ogólnokształcącego w Piasecznie. Dyplom za znakomite przygotowanie i udział w debacie na temat kino służy tylko rozrywce w ramach ogólnopolskiej imprezy filmowe pojedynki 7 bohaterowie kina akcji. Dyplom dla Magdaleny Cicheckiej z pierwszego liceum ogólnokształcącego w Piasecznie. Dyplom dla Oliwii Brody, też z liceum w Piasecznie. No i oczywiście razem z dyplomami nagrody. I drużyna afirmująca tezę. Dyplom dla Romy Wolskiej z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gliwicach. Zapraszamy. Dyplom dla Marty Żołnierczyk, też z Zespołu Ogólnokształcących Szkół nr 3 w Gliwicach. I dyplom i nagroda dla Patrycji Koziołek, też z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gliwicach. Dziękujemy zatem uczestnikom debaty, gościom zgromadzonym, słuchaczom, pani Małgorzacie i sędziom za uczestnictwo w tym wydarzeniu. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Myślę, że ogromne brawa dla pani Jolanty Bieleckiej. Brawo. Dla pani Danuty Góreckiej. Dla pani Ewy Klonowskiej. I dla pani Jolanty Szatkowskiej. Dziękujemy bardzo. Dziękuję młodzieży, dziękuję wam. Zapraszam na 15-minutową przerwę.